Cześć, witajcie w odcinku o jednym z najbardziej zapamiętanych ludzi na świecie. O człowieku, który miał niebagatelny wpływ na kształt muzyki rozrywkowej na świecie. Ikonie. Człowieku, który kształtował modę i gusta muzyczne. Niestety prywatnie był osobą bardzo pogubioną. I paradoksalnie na tym kanale jeszcze nie było o nim odcinka. Z tego prostego powodu, że szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak mogłabym go dla Was zrobić, żeby być w zgodzie ze sobą. Za każdym razem, kiedy dotykałam tego tematu i chciałam się za niego zabrać, miałam taką rozkminę. Być może kiedyś się w końcu za to zabiorę, natomiast te oskarżenia, które względem Michaela Jacksona padały, są dla mnie trudne. Nie ma tutaj jednej drogi, którą można na 100% podążać i właśnie dlatego ten odcinek cały czas odwlekam w czasie. Ale nie mogłam bagatelizować Waszych próśb i w związku z tym nowym cyklem Ostatnie Chwile Gwiazd postanowiłam na początek właśnie z takim tematem do Was przyjść. Michael Jackson przez lata miał wiele problemów ze zdrowiem, które ostatecznie doprowadziły do jego nagłej i niespodziewanej śmierci. Jak to się stało? Czy faktycznie Michael Jackson zmarł z winy lekarza, który zajmował się nim zaledwie w ostatnich 6 tygodniach życia? Czy być może do tej śmierci doprowadzał się sam z pomocą wielu osób przez wiele lat? Z tym pytaniem zostawię Was, ale na krótko, bo myślę, że dzisiejszy odcinek rozwieje wszystkie Wasze wątpliwości. Zapraszam więc serdecznie do oglądania. 51-letni król popu, jak nazywano Michaela Jacksona, przez dekady zachwycał publiczność. Swoim sposobem poruszania, osobowością, gustem muzycznym, tym jak zmienił i kreował muzykę, tym jak był utalentowany, wpłynął na taniec, modę, muzykę, na całą popkulturę. Jednak gdy zmarł, zupełnie innego mężczyznę zobaczyli ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce. Ale żeby Wam opowiedzieć, co doprowadziło do śmierci Michaela Jacksona, muszę znacznie cofnąć się w czasie. Mam wrażenie, że wszystko zaczęło się jeszcze w dzieciństwie, które dla Michaela Jacksona było wyjątkowo trudne, bowiem miał okrutnego ojca, którego uznano za jego oprawcę. W licznej rodzinie bicie, wykorzystywanie, molestowanie wraz z ciągłym poniżaniem było na porządku dziennym. W rezultacie Michael Jackson nigdy nie akceptował swojego wyglądu. Czuł się gorszy, nie tylko za sprawą koloru skóry. Ciągle brakowało mu tolerancji dla tego, jak się prezentuje, jak wygląda, nawet wtedy, gdy zachwycały się nim miliony ludzi na całym świecie. Michael, niezależnie od tego, jak wiele osiągnie, zawsze będzie przesadnie dbał o swój wygląd. Dbał, myślę, że w cudzysłowie, ponieważ jego dbanie o wygląd doprowadzało jego ciało w pewnym momencie do ruiny. I ostatecznie to dbanie o wygląd doprowadzi go na skraj życia. Na pewno nie pomagały mu też różne dolegliwości, z którymi się zmagał, a było ich sporo. Najbardziej widoczne dla świata od samego początku było bielactwo. Na ciele czarnoskórego Michaela Jacksona zaczęły pojawiać się białe plamy. On bardzo się tego wstydził, dlatego przeszedł zabieg rozjaśnienia skóry, by tych plam nie mieć. Jednak ten zabieg nie pozostał dla niego bez konsekwencji. Był wysoce czuły na promieniowanie słoneczne, dlatego właściwie tak często chodził zakryty od stóp do głów, wliczając w to długie rękawy, nawet wielkie upały, kapelusze, a także nierzadko maski na twarz. Jednak obsesja na punkcie wyglądu pchnęła go także do 13 operacji plastycznych. W ciągu 5 lat od decyzji o pierwszym zabiegu zmienił swoją twarz nie do poznania. Operuje nos, podbródek, modyfikuje kształt brwi i ust. A ciężkie doświadczenia z dzieciństwa wpływają także na to, że Michael Jackson ma problemy z odżywianiem. Właściwie je jak najmniej może. A co do jego zdrowia psychicznego też wiele osób miało wątpliwości, czy jest w najlepszym stanie, z tego powodu, że to, co czasem mówił czy robił, niepokoiło otoczenie. Jednak tak naprawdę najdobitniej widać te granice, kiedy jego prawdziwe problemy rozpoczynają się i jest to rok 1984. Michael Jackson kręci wtedy reklamę dla Pepsi i wydarza się coś, co już na zawsze wpłynie na jego życie. Muzyk doznał poparzeń 2. i 3. stopnia skóry głowy z powodu wypadku pirotechnicznego na planie filmowym. Otrzymał wtedy po raz pierwszy bardzo silne środki przeciwbólowe. Pomogły mu one wrócić do zdrowia. Michael był poparzony tak bardzo, że wszystko wskazuje na to, że później musiał już zawsze używać peruk. Jednak te silne środki przeciwbólowe, w cudzysłowie, tak bardzo mu się spodobały, że jak sam przyznał po latach, właśnie wtedy przejęły nad nim kontrolę. Właśnie wtedy stał się osobą od nich uzależnioną. Stawałem się coraz bardziej uzależniony od środków przeciwbólowych, które brałem, żeby przetrwać ciężkie dni w trakcie trasy, powiedział. Wyjaśniając, dlaczego odwołał ostatnie koncerty światowej trasy Dangerous w 1993 roku. Wtedy właśnie zaczął leczyć się z uzależnienia, które totalnie już przejęło nad nim kontrolę. Niestety w jego przypadku jednak to leczenie nie przyniosło długotrwałych efektów. Przez lata Michael Jackson chwytał się właściwie wszystkiego, by otrzymywać bardzo silne leki przeciwbólowe. Ustalono, że używał 19 fałszywych tożsamości, aby uzyskać duże ilości leku. Prowadził też specjalny zeszyt, w którym zapisywał, na jakie nazwisko wykupione zostały konkretne recepty. Michael uzyskiwał te leki, przekupując lekarzy. Miał kilku różnych lekarzy, z którymi utrzymywał kontakt. Szedł do doktora A i prosił o środek uspokajający, a potem szedł do doktora B i prosił o to samo, twierdzi chirurg plastyczny Jacksona, Henry Glassman, który powiedział, że gwiazdor jest w dużej mierze sam odpowiedzialny za własną śmierć, ale z pewnością bardzo pomogło mu w tym również środowisko medyczne. Na pewno sytuacji nie poprawiał także fakt, że ze względu na problemy skórne Michael Jackson cierpiał także na grzybice, która skutkowała wieloma bardzo jątrzącymi się ranami, które były bardzo bolesne. Więc Michael Jackson w pewnym stopniu miał usprawiedliwienie dlatego, że te leki bierze. Ale generalnie w pewnym momencie już problemy Michaela Jacksona nie były dla nikogo tajemnicą. W dokumencie z 2004 roku odsłania się, jak beznadziejna była jego walka z zaburzeniami snu i uzależnieniem od leków. Jeden z jego ochroniarzy właśnie wtedy postanowił wyjawić, jak wygląda życie gwiazdora. Zeznał, że Jackson lepiej radził sobie z zaburzeniami snu, gdy zwiększył ilość tabletek Xanaxu, które przyjmował. Miało to być aż 40 sztuk na każdą noc. Kolejny ochroniarz zdradził, że w zdobywaniu i realizowaniu recept brał udział on i jeszcze 3 inne osoby zatrudnione przez gwiazdę. Większość informacji na temat uzależnienia piosenkarza od leków przekazywał właśnie jeden z ochroniarzy, kiedy odszedł z pracy po tym, jak Jackson upadł na twarz w pokoju hotelowym i zranił się. Jak więc widać, już kilka lat przed śmiercią Jacksona wiadome było, że to, co robi ze swoim organizmem, jest skrajnie niebezpieczne, że jest skrajnie uzależniony, że ma ogromne kłopoty z zasypianiem. Mimo to przez wiele lat nikt nie był w stanie mu pomóc. Zresztą wszystko będzie wskazywać na to, że on nie do końca tej pomocy oczekiwał. I też jego sytuacja była coraz gorsza. Michael Jackson, przyzwyczajony do wystawnego życia, nie był w stanie ograniczać swoich wydatków, a niestety przychody, które i tak były gigantyczne, oczywiście z tantiem i wszelkich występów, reklam i tak dalej, nie wystarczały na jego potrzeby. Dlatego też Michael Jackson z jednej strony po to, by swoje długi uregulować, z drugiej, by faktycznie jakoś z fanami się pożegnać, zapowiedział ostatnią wielką trasę koncertową. I czerwiec 2009 roku miał być tym momentem, kiedy fani bardzo czekali na to, co się wydarzy. Wtedy właśnie Michael Jackson ogłasza wielką trasę This is it. Była to ostatnia możliwość na spotkanie idola. Spektakularne widowisko miało przejść do historii, bo niekwestionowany król popu po 10 latach wraca na scenę. I faktycznie sam Michael Jackson był wielce zmotywowany również do tego, żeby spotkać się z fanami i ich nie zawieść. Bardzo trenował i miesiąc przed jego śmiercią właściwie jeszcze nikt nie przypuszczał, że może spełnić się najczarniejszy ze scenariuszy. Właściwie chyba nikt go nawet nie widział, nie brał pod uwagę. Michael przygotowywał się do trasy. Miało to być aż 50 występów. Dzięki pomocy trenerów był w dobrej formie wokalnej i tanecznej. Współpracownicy byli zachwyceni tym, jak rusza się Michael. Filmowali go. Później z tego powstaną materiały już pośmiertne. Lista żądań była ogromna i przedziwna. Mieliśmy na przykład załatwić 300 000 kryształów Swarowskiego do kostiumów, a chór miał być wielokulturową mieszanką dzieci znających język migowy, wyznał promotor wydarzenia. Ale Michael Jackson nie zawiesił swojego nałogu. Jak już słyszeliście, był w takim stanie, że nie był w stanie tego zrobić. Już wcześniej stosował propofol, silny środek usypiający. Piosenkarz nazywał go swoim mlekiem ze względu na wygląd specyfiku. 6 tygodni przed śmiercią Michael Jackson zatrudnia nowego lekarza, Conrada Murray. A dzień przed śmiercią król popu nie czuje się dobrze. Na scenie podczas prób był perfekcjonistą, ale według świadków był już wtedy trochę nieobecny. Wrócił do swojego apartamentu koło północy. Miał potworne problemy z zasypianiem, a ponieważ był bardzo zmęczony, wycieńczony próbami, bardzo zależało mu, by jak najszybciej zasnąć. Poprosił więc lekarza o podanie leku. Ten spełnił wymaganie pracodawcy, przynosząc mu rozcieńczony lek. Żeby wam przedstawić, jak wyglądała sytuacja. Ten lek, który Michael Jackson nazywał swoim lekiem, jest tak silnie działający, że nie można w żaden sposób przyjmować go w domu, w warunkach domowych, bez obecności lekarza. Jest to lek, który podaje się osobom przed operacjami. Piosenkarz przyjmował codziennie zastrzyk z 50 ml tego leku, bo po nim mógł zasnąć. Po nim i tylko po nim. A kiedy zbliżał się stresujący moment koncertów, artysta potrzebował tego leku codziennie. Zeznał lekarz, dodając, że martwił się, że Jackson jest od niego uzależniony i bardzo mu zależało, by odstawić ten specyfik. Dlatego lekarz postanowił, że będzie stosował różne inne mieszanki po to, by móc ten lek w końcu wyeliminować. Wiadome natomiast było, że Michael Jackson nie może funkcjonować również bez snu, a przez to, jak bardzo był uzależniony, po prostu nie był w stanie spać bez żadnych specyfików. I niestety tutaj te mieszanki nie działały. Ostatniego dnia swojego życia król popu zasnął dopiero koło południa. Ale wieczorem znowu miał problemy ze snem. O 1:30 25 czerwca lekarz zdecydował się zrezygnować z propofolu na rzecz 10 mg Valium. Pół godziny później Jackson nadal przewracał się z boku na bok, a lekarz wstrzyknął mu 2 mg Lorazepamu. To też nie przyniosło efektów, więc o 3:00 rano dał piosenkarzowi jeszcze 2 mg innego specyfiku, a 2 godziny później piosenkarz wciąż nie zasypiał, więc po raz kolejny lekarz zwiększył dawkę. I sam był przerażony tym, co się dzieje. Wiedział, że Jackson musi w końcu zasnąć, bo zabije go bezsenność, ale nie był w stanie do końca do tego doprowadzić. Czuwał przy Jacksonie cały czas. Jak zeznał policji, siedział przy piosenkarzu w jego sypialni, monitorując jego puls i poziom tlenu. Ale nadal, 3 godziny później, mimo tego wszystkiego, co robił, Jackson nadal leżał, zniecierpliwiony tym, że nie śpi. I cały czas prosił o ten lek, który jako jedyny przynosił mu ukojenie. I jak zeznał lekarz, w końcu przepisał mu 25 mg leku rozcieńczonego lidokainą, podanego przez kroplówkę. A ostatnie słowa, jakie wypowiedział król popu, dotyczyły właśnie jego ukochanego lekarstwa. Chciałbym trochę mleka, proszę o trochę mleka, miał powiedzieć. I dostał swoje mleko, które w końcu zadziałało. Po męczącej nocy, również dla lekarza bardzo wycieńczającej, postanowił on pójść dosłownie na chwilę do toalety. Nie było go do 2 minut. Kiedy wrócił, król popu już nie oddychał. Jak wynika z jego zeznań, na jakiś czas przed tym tragicznym zdarzeniem zmniejszał o połowę dawkę leku podanego gwiazdorowi. Do zastrzyku dodał natomiast leki psychotropowe. To przez te substancje Jackson przestał oddychać feralnej nocy. Ochroniarz natychmiast zadzwonił po karetkę, która była w domu gwiazdora zaledwie po 5 minutach. Dziennikarze, którzy podsłuchiwali linię, byli na miejscu jeszcze szybciej. Wszyscy wiedzieli, że Jackson ma problemy, ale nikt nie domyślał się, że nie żyje. Kiedy te informacje przedostały się do mediów, świat na chwilę zatrzymał się w miejscu. Muzyk był jednym z najbardziej wpływowych artystów swoich czasów. Zmarł w wieku zaledwie 51 lat. Wszystkie audycje telewizyjne, wszystkie serwisy, właściwie cały świat mediów informował tylko o tym, że nie żyje Michael Jackson. Fani oddawali mu ostatni hołd, portale ścigały się w publikowaniu najnowszych informacji. Wszyscy wiedzieli, że to koniec pewnego okresu w muzyce. Natomiast pozostawało pytanie, co doprowadziło do jego śmierci, bo to, że zatrzymało się jego serce, było konsekwencją między innymi na pewno działań lekarza, który się nim zajmował. Niedobór masy ciała Jacksona zwrócił uwagę patologów w trakcie sekcji zwłok. Jednak lekarz, który zajmował się Jacksonem, zwracał na to uwagę zaraz po jego śmierci, że również jego bardzo to niepokoiło, że Jackson miał dużą niedowagę. Cierpiał bowiem na całkowity brak apetytu. Później lekarz, który towarzyszył Jacksonowi w ostatnich chwilach życia, został oskarżony o spowodowanie jego śmierci. Podczas procesu pokazano, jak wyglądał Jackson w ostatnich chwilach życia. Rodzinie bardzo zależało, by te zdjęcia nie przedostały się do mediów, ale niestety te zdjęcia były zbyt drogie, by nie trafiła się osoba, która miała do nich dostęp i która by ich nie sprzedała. Niestety, wszyscy mogą je zobaczyć, ale ja Wam ich nie pokażę właśnie z szacunku i do artysty, i do jego rodziny. Uważam, że naprawdę pośmiertne zdjęcia to jest chyba największe świństwo, jakie można zrobić każdemu człowiekowi, a już na pewno też takiemu, który po pierwsze przez całe swoje życie żył swoim wizerunkiem, a po drugie osobie, która była na jego punkcie aż tak przewrażliwiona, na punkcie swojego wizerunku właśnie, więc uważam, że samo to, że Michael Jackson nie żyje, nie usprawiedliwia nas do tego, by te zdjęcia pokazywać, ale także oglądać. Prywatnego doktora artysty skazano na 4 lata więzienia, ale wyszedł już po 2. Było sporo osób, które uważały, że gdyby nie jego kontrowersyjna terapia, artysta żyłby do dzisiaj. Ale inni lekarze uważają, że równie dobrze artystę mogłoby zabić to niedożywienie, bezsenność, na którą cierpiał, albo leki, które przyjmował bez umiaru. Ale to, że przez 6 tygodni zajmował się nim lekarz, który ostatecznie został skazany, nie oznacza, że Michael Jackson umarł właśnie tej nocy. Według mnie umierał przez długi czas. Dowodem na to jest chociażby zarejestrowana kilka tygodni przed zgonem rozmowa artysty z lekarzem. Głos piosenkarza już brzmiał jak z zaświatów, bo był skrajnie wyczerpany. Dla mnie nie ma nadziei, miał już wtedy mówić Jackson do swojego kardiologa. W śledztwie ustalono, że za śmierć Jacksona odpowiada głównie lek nasenny, który przejmował w wielkich ilościach. I choć jego doktor poniósł ciężar publicznej nienawiści, to jednak warto zwrócić uwagę, że przez lata Jackson nadużywał narkotyków i leków silnie znieczulających. Uważam więc, że winę za to, że król popu zmarł w tak młodym wieku, w wieku, który na pewno nie jest wiekiem na odchodzenie z tego świata, winą za to obarczyłabym wszystkich lekarzy i wszystkie osoby, które przez lata pomagały mu w dostępie do tak zatrważających ilości leków przeciwbólowych i które coraz bardziej wpędzały go w uzależnienie. Oczywiście to Michael Jackson był jedyną osobą, która mogła sobie pomóc, ale na pewno, gdyby było mu trudniej, być może nie przyjmowałby aż tak zatrważających, coraz większych z tygodnia na tydzień dawek leków, które ostatecznie go zabiły. I właśnie w procesie zeznawał specjalista od uzależnień, który przestudiował wnikliwie lekarskie raporty dotyczące zażywanych przez niego leków i przyznał, że zaskoczyła go wielkość dawek podawanych wokaliście również przez dermatologa. W marcu 2009 roku piosenkarz otrzymywał 200 mg Demerolu, 2 miesiące później już 300, a był to silnie uzależniający lek. To o wiele bardziej skomplikowane niż fakt, że dr Murray był przy jego łóżku, kiedy on umarł. Powiedział Orlando Martinez, policjant z Los Angeles, odpowiedzialny za śledztwo w sprawie Jacksona. Okoliczności od lat prowadziły do jego śmierci. Wielu różnych specjalistów medycyny pozwalało Michaelowi dyktować sobie warunki. Dostawał takie leki, jakie chciał, gdzie chciał i kiedy chciał. Oni wszyscy są powodem, dla którego nie żyje. Dokładnie, ponieważ jednak myślę, że lekarz, tak jakby weźmy tutaj na przykład lekarza medycyny estetycznej, powinien odmówić komuś, kto widać, że ma na swoim punkcie pewną obsesję. Powinien odmówić komuś, kto już szpeci się, kto sprawia, że jego ciało wygląda nienaturalnie, kto w jakiś sposób widać, że stracił kontrolę nad tym, co robi. Jeśli mówimy tu tylko o kwestiach wyglądu, to co dopiero w kwestiach, które mogą przyczynić się do uszkodzenia czyjegoś zdrowia, a nawet śmierci. Każdy lekarz po to jest lekarzem, żeby o takich rzeczach alarmować i wpływać na sytuacje, które mogą zagrażać życiu pacjenta. Tutaj mam wrażenie, że pieniądze zacierały lekarzom właśnie te wizje tego, co może się wydarzyć. Myślę, że ich sumienie zagłuszało to, że Michael Jackson sam chciał. Chciał, więc miał. Doktor Jacksona twierdził, że bardzo dbał o niego i nigdy nie był wtajemniczony w informacje o tym, jak bardzo uzależnioną osobą jest Michael Jackson. Michael Jackson był narkomanem i mistrzem manipulacji, bo potrafił na mnie wpłynąć, ale nigdy nie wspierałem go w uzależnieniu, mówił. A policjant prowadzący śledztwo przyznał, że lekarz Jacksona był niesprawiedliwie cierpiącą osobą z powodu wydarzeń, które niekoniecznie były wyłącznie jego winą. Powstała nawet książka, którą napisał Tavis Smiley. Książka opisuje 16 ostatnich tygodni życia króla popu, więc jeżeli jest to dla Was interesujący temat, to zachęcam, byście po nią sięgnęli. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście, co ostatecznie doprowadziło do śmierci Michaela Jacksona, jak wyglądały jego ostatnie chwile. Czy takie odcinki są dla Was interesujące i oczywiście dajcie znać, czy mimo tych oskarżeń, które ciążą na Michaelu Jacksonie, chcielibyście o nim odcinek. Może macie propozycję, jak obiektywnie go przedstawić. Ja oczywiście mam na to swój sposób, ale jestem bardzo ciekawa, jak Wy do tego podejdziecie. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.